Czy za mało tych minut pani dostała na tych mistrzostwach? Pytam bez żadnego podtekstu oczywiście. No wszyscy doskonale wiedzieli, jaki czas gry otrzymałam na tych mistrzostwach. Nie chodzi mi o wykładowanie rzutów karnych, ale chodzi mi o czas gry normalnej na boisku. Bardzo, bardzo krótki czas. Czuję się faktycznie niewykorzystana. Ale to tak naprawdę to pytanie należy zadać trenerowi, bo cóż się mogę na to powiedzieć. Prezes Kraśnicki mówił, że wczoraj płakałyście. To był ze smutku czy ze szczęścia, może tak pół na pół trochę? Szczerze, jeśli chodzi o mnie, to byłam smutna, ale później tak sobie to wytłumaczyłam na swój sposób. Tak naprawdę ja jechałam z pełnymi obawami na zgrupowanie kadry, bo trener podał tak naprawdę pierwszą, podał dwunastkę. Moje nazwisko nie było w tej dwunastce, więc naprawdę pełna obawa byłam, czy w ogóle pojadę na Mistrzostwa Świata. Pojechałam i tak naprawdę nie żałuję tego stracconego czasu. Już powiedziałam dziewczynom, że to był dla mnie zaszczyt, że spędziłam ostatni miesiąc z nimi. Wspaniały czas. Wynik nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo można było przywieźć medal. Szansa była ogromna, ale jeśli ktoś przed mistrzostwami by mi powiedział, że czwarte miejsce zajmiemy, to brałbym w ciemno to miejsce. Dlatego pozostał niedosyt, ale tak naprawdę za jakiś czas same ocenimy na spokojnie, czy był to sukces, czy nie. Jak czujecie, co dalej z tą drużyną? Czy to jest właściwie taki jednorazowy incydent, czy jednak ta Polska zagości trochę na tych salonach, bo po 6 latach właściwie posuchy, no pokazałyście, że macie olbrzymi potencjał. No ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę wszystkie, większość zespołów są w przebudowie, co było widać w tych mistrzostwach. My byliśmy najstarszą drużyną na tych mistrzostwach, więc zmiana pokoleniowa tutaj musi na pewno nastąpić. W innych reprezentacjach, z tego co ja zauważyłam, bardzo młode dziewczyny decydują o wyniku spotkania, także myślę, że tutaj młodzież też powinna być wprowadzana pomału, mało, dość szybko. Ale co będzie dalej, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Pokazałyśmy, że potrafimy grać jak równy z równym. Mam tutaj na myśli nawet Hiszpanki, które pojechały wcześniej od nas do domu, a przegrałyśmy z nimi, chociaż ten wynik też nie odzwierciedla naszej gry. Tak samo wyrównany pojedynek z Norweszkami. No, już nie będę tu wspominać o takich wygranych jak z Rumunią czy z potęgą francuską, ale tam też są zespoły w przebudowie. W każdym razie to, co się będzie działo później, tego naprawdę nie wiem. Teraz mamy szansę awansować na Mistrzostwa Europy. Na razie nasz dorobek punktowy jest zerowy. Natomiast na pewno to będzie też bardzo ciężkie zadanie przed nami, ale myślę, że po tym, co przeżyłyśmy na tych mistrzostwach świata, to tylko może zaprocentować i potrafi nam troszkę szerzej spojrzeć na to wszystko z boku, stać się lepszymi zawodniczkami.